Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. Czy w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady? Czy podobnym być do skały? Posypując solą ból, jak posąg pychy, samotnie stać. Czy w bezsilnej złości, łykając żal, dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Tymi słowami, fragmentem tekstu piosenki Niepokonani zespołu Perfect chciałbym rozpocząć krótki film z podziękowaniami dla tych wszystkich, którzy pomogli mi odzyskać konto Google i utracone kanały na YouTube. Moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie, za tą ilość telefonów, SMS-ów, postów na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, za to wsparcie, jakie udzieliliście mi w tych bardzo trudnych dla mnie dniach, bo ja straciłem bardzo dużo, jak wiecie. Na szczęście udało się to wszystko odzyskać. Za to wsparcie, za tę pomoc bardzo serdecznie i gorąco wam tu wszystkim dziękuję. Nie wymienię wszystkich z imienia i nazwiska, bo to niemożliwe. Poza tym mógłbym kogoś bardzo mocno skrzywdzić, nie wymieniając go tutaj na tym filmie i dziękując za to wsparcie, jakie zostało mi udzielone. Ale kilka imion, kilka nazwisk wymienić muszę, bo te osoby tutaj odegrały naprawdę taką bardzo znaczącą rolę w odzyskaniu tego konta Google i odzyskaniu kanału YouTube Marek Malman Marfisz i dostępu, bo tamten kanał nie został zlikwidowany, dostępu do kanału Marek Malman w świecie Króla Myśli. Przede wszystkim bardzo duże, ogromne podziękowania dla, ja ją nazywam Królowej Islandii, dla Wenus Północy z kanału YouTube, która zajmuje się produktami aerosolowymi. Jeśli ktoś z was zainteresowany jest tymi produktami, pod wyświetlaczem tego filmu znajdziecie link do tej kobiety z Islandii, która się zajmuje dystrybucją produktów aerosolowych. Mówiłem tutaj o tym na początku, bo tekst tej piosenki Perfektu idealnie pasuje do tych, do tego, co się działo ostatnio ze mną, z moją psychiką i z tym, jakie miałem nastroje, jakie miałem podejście do sprawy. Mówiłem o tym, że pytałem, czy w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady. I tutaj muszę już z imienia i nazwiska wymienić osobę, która mi nie pozwoliła na to, żeby w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady. Marcin Kubica, bardzo ci serdecznie dziękuję, bo gdyby nie ty, to chyba bym, rzucając słowa mocy, zostawił to wszystko i rozpoczął od nowa. Także duże podziękowania dla mojego informatyka Marcina Trzeciaka, który ogarnął mi tutaj reinstalację Windowsa i pomógł w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do support YouTube, żeby te kanały odzyskać. Ale jeszcze są chyba dwie osoby, trzy, które chciałem wymienić tutaj, które mi bardzo pomogły. Pomogły próbując pomóc, tak bym to powiedział, bo te próby pomocy dodawały mi sił, tak? Ja czułem, że nie jestem sam, że ktoś inny też próbuje to ogarnąć. Tak jak Wenus Północy ogarnęła
bo to ona ogarnęła sprawę dotarcia do tej pomocy YouTube'owej. Tak, było kilka osób, które próbowały mi w tym pomóc i trzy osoby, wymienię tutaj praktycznie z imienia i nazwiska, to jest, jeśli dobrze pamiętam, też Marcin. Jak Wenus Północy jest królową Islandii, to Marcin jest władcą Sanu. Marcin, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, o Muflona. On też próbował mi bardzo mocno pomóc. I te próby pomocy okazują się bardzo tutaj istotne, bo one dodają siły. Dodają siły. Krzysztof Tyc, Krzysiu, tobie też bardzo gorąco dziękuję za tę próbę pomocy, która, tak jak mówię, ciągle się powtarzam, bo ja jestem jeszcze rozwalony, jestem jeszcze rozbity. Te próby pomocy, udane, nieudane, one dodają sił, dodają wiarę w to, że to się jeszcze uda, że jeszcze warto o to powalczyć, bo jest jeszcze ktoś, kto cię wspiera. Tak samo pan Darek Matecki, tutaj ze Szczecina, który oferował mi swoją pomoc już taką w ostatecznej rozgrywce, gdyby się nic nie udało, to jeszcze była taka wielka nadzieja w tym, że można to ruszyć z bardzo wysoka, że tak powiem, owijając trochę w bawełnę, nie mówiąc i nie precyzując dokładnie wszystkiego. Również dziękuję za cierpliwość i pomoc supportowi YouTube i pani Luizie, której imienia imię znam, a nazwiska nie znam, bo się nie przedstawiła, pani Luizie z supportu YouTube, która mi właśnie przesyłała te formularze, która pomagała mi ustalić dane, które ja jako Marek Malman powinienem im, uwierzytelniając się, podać w mailu. Na koniec jeszcze chciałem też bezimiennie przeprosić osoby, które sam obciążyłem tym takim napięciem nerwowym, do których się zwróciłem z tym problemem, o którym ten problem opowiadałem. Przepraszam i dziękuję za to, żeście to wytrzymali, skwitowaliście to takim, no, że tak powiem, milczeniem, nie pogoniliście mnie od siebie. Bo sytuacja była naprawdę bardzo podbramkowa. To jest kilkanaście lat pracy, tak? No ja mógłbym z tego zrezygnować, no ale dlaczego, nie? W milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady? No nie, tego nie wolno robić. I tak apeluję do tych wszystkich, których spotkam w życiu coś podobnego do mnie. Żeby nie wywieszali białych flag. Powalczcie do końca o siebie. Mnie się udało. Ta lista osób, którym powinienem podziękować, jest dużo, dużo dłuższa. Ale nie chcę wymieniać wszystkich z uwagi na to, że mógłbym kogoś niechcąco pominąć. Natomiast te osoby, które wymieniłem, one odegrały tutaj naprawdę istotną rolę w odzyskiwaniu tego konta Google i kanałów YouTube i tym osobom jestem bardzo gorąco wdzięczny, wdzięczny dozgonnie i uważałem, że te osoby powinienem po prostu tutaj wymienić z imienia i nazwiska. To może tyle. Ja publikuję ten film na dwóch kanałach swoich. Na kanale Marek Malman Marfisz i na kanale Marek Malman w świecie króla myśli. I pozwólcie, że ja sobie troszkę odpocznę przez jakiś krótki, bliżej nieokreślony czas. Nie będzie mnie widać. Dziękuję wam jeszcze raz za tę pomoc. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za jakiś niedługi czas znowu.